przyjąć. Jeżeli się potrafią przyjąć, to trzeba produkować produkty rolne. Wymagania mogą być coraz większe, czyli coraz większa i wyższa jakość, coraz większe, może gama usług jest, bo niektórzy chcą tylko i wyłącznie ekologiczne. Oczywiście niektórzy tylko z nazwy, a inni rzeczywiście, żeby to było ekologicznie produkowane. Ale jeżeli ekologicznie przy jednocześnie presji na środowisko, to jak to środowisko zmieniać? A więc tyle zadań, tyle wyzwań stoi przed rolnictwem, że praktycznie rzecz biorąc, gdybyśmy porównywali inne zawody, to w żadnym innym zawodzie tyle wiedzy i tyle powiązań nie ma z różnymi dziedzinami nauki, jak w rolnictwie. Pan dalej, mówi Maksymila Łacińska, wszystko płynie. Płynie czas, płynie, Państwo zaraz się zorientujecie, skończycie tą szkołę, ale pamiętajcie, że ja w swoim życiu obojętnie, gdzie kogo spotkałem, co Pan kończy, na Pośląskie, to łączy. Na Pośląskie to jest jedna wielka rodzina. Jeżeli ktokolwiek kiedyś będzie w Krakowie i przyjdzie do mnie tam, do profesora, jestem dyrektorem Instytutu Dużego, to powiem, że znam Pośląskiego, jestem przekonany, że moje sekretarki na pewno powiedzą, proszę poczekać, poprosimy profesora. Jest bardzo miło Państwa tutaj dzisiaj gościć i wiem, że jeśli